Kornel jest postacią, która nie tylko jest legendą podziemia, no ukrywał się blisko 6 lat, najdłużej ze wszystkich znanych postaci więcej niż Bujak, więcej niż Frasyniuk, więcej niż Pinior, Bednasz, bohaterowie Wrocławskiego Podziemia. To jest nie tylko bojownik, to nie jest tylko wybitny opozycjonista ale to jest też nieprawdopodobny oryginał i człowiek, który można powiedzieć był umysłem renesansu. Bo z jednej strony absolutnie wybitny fizyk, on osiągnął stopień doktora fizyki. Nawet był taki moment, kiedy zajmowałem się jego właśnie czasem studenckim i potem początkami na uczelni wrocławskiej, na Uniwersytecie Wrocławskim, to on był specjalistą od fizyki kwantowej, fizyki teoretycznej i zrobił pracę, którą zainteresowali się Amerykanie i nawet dostał propozycję stypendium na Harvardzie.